Z badania przeprowadzonego ostatnio przez Charlotte Lozier Institute w Stanach Zjednoczonych wynika, że 61% kobiet, które dokonały aborcji, zabiły swoje dziecko z powodu presji otoczenia, z powodu presji, jaka była na nie wywierana przez bliskie osoby, przez otoczenie, przez środowisko partnera, rodziców, inne osoby, pracę, pracodawcę. 61% kobiet zabiło swoje dziecko dlatego, że ktoś je do tego namówił, ktoś się do tego przekonał, ktoś poddawał je presji, może przemocy też, może się coś takiego w tych 61% zawierać. To badanie było przeprowadzone na próbie 1000 kobiet, spośród których 226 miało doświadczenia aborcyjne, a właśnie 61% z nich było poddawane presji i dlatego dokonały aborcji. Prawdę mówiąc, jestem ciekawa, jak by takie badanie wyglądało w Polsce, gdyby przeprowadzić je właśnie na kobietach w podobnym wieku, żeby pokazać, jak wyglądała rzeczywistość aborcyjna w ostatnich 10-15 latach, kiedy w Polsce legalna była aborcja eugeniczna i powszechne było przyzwolenie na taką właśnie aborcję, czyli na aborcję, w ramach której zabija się dziecko z powodu podejrzenia choroby, podejrzenia, które zostało wykryte w fazie prenatalnej. Kobiety w Polsce, które nosiły ciąże obarczone jakimiś wadami lub było jakieś podejrzenie choroby lub niepełnosprawności, były poddawane i są dalej poddawane ogromnej presji ze strony lekarzy, czyli ze strony autorytetów. Autorytetów dla nich, jeśli chodzi o to, co może wiedzieć kobieta, a co może wiedzieć lekarz w takiej sytuacji. Więc ogromne ciśnienie na dokonanie aborcji w przypadku wykrycia jakiejkolwiek wady to chleb powszedni Polek w ostatnich 20 latach. Mam nadzieję, że teraz to się będzie zmieniać, bo aborcja w Polsce eugeniczna jest zakazana, natomiast nie jestem pewna, że tak będzie. Dlatego, że już teraz, po zdelegalizowaniu aborcji eugenicznej, lekarze wciąż mają w zwyczaju powiedzieć kobiecie, która nosi dziecko obarczone jakąś wadą, że no cóż, przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego to mógłbym pani pomóc, a tak proszę sobie szukać innego sposobu. Czyli lekarze, nawet gdy mają do czynienia z ciężkimi przypadkami, które powinni de facto skierować do specjalistów, do hospicjów perinatalnych, do osób, które by się tymi kobietami i dziećmi zajęły, to oni wymawiają się tym, że zmieniono im prawo i teraz oni już nie mogą pomóc, bo nie mogą zabić dziecka. Ale presja ze strony lekarzy to jest tylko jedna strona medalu, bo presja na dokonanie aborcji jest obecna ze wszystkich stron. Presja działaczek aborcyjnych, presja mediów, które wskazują, że aborcja jest twoim prawem, aborcja jest czymś dobrym, aborcja jest okej, zwłaszcza zabicie chorego dziecka, a już zwłaszcza dziecka ciężko chorego, jest okej i powinnaś to zrobić. Nie powinnaś zachowywać tego dziecka przy życiu, nie powinnaś się męczyć z tym dzieckiem w brzuchu, powinnaś się go pozbyć dla dobra swojego, bo przecież możesz mieć inne zdrowe dzieci i dla dobra tego dziecka, które zostanie uśmiercone. Presja wywierana na polskie kobiety w tej sprawie, w sprawie zabicia własnego dziecka, jest ogromna. Jest ogromna i jestem przekonana, że z badań analogicznych, jak zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, gdyby przeprowadzić je w Polsce, wyszłyby wyniki podobne lub jeszcze gorsze. I co to w zasadzie dla nas oznacza? To oznacza, że kobiety naturalnie nie są skłonne zabić swoje dziecko. Nie są skłonne pozbyć się problemu w taki sposób. I co więcej, to nie otoczenie, które przymusiło kobietę, to nie pracodawca, partner czy rodzice będą nosić ten ból i konsekwencje tej decyzji, do której przymuszą lub przekonają kobietę, tylko to ona sama do końca życia będzie chodziła i z myślą o tym, że dokonała takiego, a nie innego wyboru, że zabiła swoje dziecko. Że zabiła swoje dziecko prawdopodobnie w męczarniach.
bo aborcja to dla dziecka nie jest błogosławieństwo. To jest dla dziecka cierpienie, o czym mówię. Ja mówię i Fundacja Pro Prawo do Życia nieustannie przypomina w swoich artykułach, tekstach, nagraniach. Aborcja jest okrutnym morderstwem, niezależnie od momentu, w którym zostanie dokonana, ale szczególnie w późnej fazie ciąży, a w późnej fazie ciąży były dokonywane zdecydowana większość aborcji w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat, dlatego że dopiero wtedy były wykrywane wady, które powodowały, że kobiety były kierowane na aborcję. Przypomnę jeszcze, że w tej chwili, pomimo że aborcja eugeniczna w Polsce jest nielegalna, de facto i tak jest w świetle i majestacie prawa wykonywana, między innymi przez szpital w Oleśnicy, z czym ten szpital się w ogóle nie kryje. Po prostu kobieta, która otrzymuje diagnozę choroby dziecka w fazie prenatalnej, jest skierowana do psychiatry, który wystawia jej skierowanie, że ciąża zagraża jej zdrowiu lub życiu z przyczyn psychiatrycznych. I w dokumentacji medycznej i tak opisane jest, o co to dziecko podejrzewano, jaką chorobę to dziecko miało, że kobieta otrzymała zaświadczenie psychiatry i że kobieta mogła dokonać aborcji. W Hiszpanii, kiedy takie przepisy jak nasze obecne obowiązywały, w ciągu do kilku lat doszło do tego, że z przyczyn psychiatrycznych zabijanych było 100 tysięcy dzieci rocznie. Miejmy nadzieję, że w Polsce do tego nie dojdzie. Ale żeby do tego nie doszło, to trzeba działać. Trzeba mówić prawdę, trzeba pokazywać prawdę, trzeba działać, żeby ratować dzieci. I o to Państwa proszę. Zróbcie, co możecie. Powiedzcie znajomym prawdę, udostępnijcie to nagranie, wpłaćcie na którąś z naszych zbiórek, które są po to, żebyśmy mogli mówić prawdę o aborcji na szeroką skalę. Działajcie.